To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku. Dlaczego tak trudno jest znaleźć nową pracę po 50? 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Na początku w CV i na LinkedInie wpisywałem 100% prawdy, ale szybko stwierdziłem, że mam zbyt dobry życiorys i zacząłem odejmować doświadczenie. Zamieniałem dyrektor sprzedaży na kierownik albo specjalista. Na rozmowach kwalifikacyjnych zacząłem gryźć się w język. Przestałem mówić o tym, jaki udział w rynku zdobyłem i jakie nagrody. Jeśli spotkanie prowadziła 30-letnia dyrektor handlowa, to ja z 30-letnim doświadczeniem mogłem stanowić dla niej zagrożenie, prawda? Gdybym ja miał przed sobą lepszego fachowca od siebie, czy bym go zatrudnił? No w życiu! Stwierdza 52-letni Ireneusz, bohater tekstu 50-letni bezrobotni wysyłają po 100-200 CV, mamy zapał do roboty, czego się boicie? To reportaż, który przeczytają Państwo w dużym formacie Gazety Wyborczej, a to jest podcast 8.10, wita Państwa Bartosz Józefiak. Jest z nami autorka tego reportażu, Ewa Pongowska, dziennikarka, reporterka, autorka. Cześć Ewa. Cześć, dzień dobry Państwu. Ewa, powiedz proszę, Ireneusz w tym fragmencie, który przeczytałem przed chwilą, przyznaje, że odejmuje sobie doświadczenie. Czy to znaczy, że dzisiaj można mieć zbyt dobre kompetencje, żeby zostać przyjętym do pracy? Oczywiście, że można i to pokazuje zarówno doświadczenie moich rozmówców, jak i mówią o tym headhunterzy i doradcy kariery. I są takie dwie bardzo częste sytuacje związane z tym, że jesteśmy według nich przekwalifikowani. Jedna jest taka bardziej czytelna, czyli że my startujemy na stanowisko, które jest niższe od tego, które zajmowaliśmy wcześniej, na przykład na stanowisko specjalisty, a wcześniej byliśmy menadżerem i to powoduje, że takie obawy w pracodawcy potencjalnie, że my będziemy sfrustrowani, nie będziemy chcieli współpracować, będziemy szukać innej pracy, nie będzie z nas pożytku, szybko zmienimy pracę na nową, będziemy sfrustrowani i wylewać tą frustrację, będziemy na zespół. I to jest taka jedna sytuacja, która jest dosyć, można powiedzieć, czytelna i łatwa do wyłapania, a druga sytuacja to jest ta sytuacja, o której mówisz, o której mówił pan Irek, która polega na tym, że teoretycznie jesteśmy dopasowani na dane stanowisko, nie jesteśmy niby przekwalifikowani, byliśmy menadżerem, startujemy na stanowisko menadżerskie, ale to nasze doświadczenie jest tak dobre, jest tyle certyfikatów, umiejętności, lat doświadczenia, że to może przerażać w jakiś sposób pracodawcę, który się będzie po prostu bał o swoje stanowisko. I pan Irek uważa, że to jest bardzo częsty problem, w jego przypadku to się powtarzało, dlatego on zaczął najpierw zmieniać w życiorysie dyrektor na kierownik, potem zaczął zmieniać swój sposób opowiadania o swoim doświadczeniu podczas rozmów kwalifikacyjnych. I to jest oczywiście związane już z osobowością tego pracodawcy, ale też z kulturą organizacyjną firmy. Ja bardzo chciałam o tym powiedzieć, dlatego że są kultury, które promują taką rywalizację, promują i ciągle jeszcze są, które promują to, że ludzie między sobą rywalizują, wygryzają się i w takich organizacjach jest większe ryzyko, że z takiego powodu nie zostaniemy przyjęci. Ty w swoim reportażu opisujesz losy wielu osób, które właśnie po 50 czy w okolicach tego wieku zaczęły szukać nowej pracy i się odbijały od pracodawców. I jedna z takich myśli, którą wypowiada w twoim tekście Anna Rudzińska, psycholożka i headhunterka, brzmi: jeśli człowiek przepracował całe życie w jednej organizacji, to elastyczności w nim mało. Czyli to wydaje się być kolejny, nie wiem czy stereotyp, czy też właśnie może fakt społeczny, że jak ktoś, prawda, tak jak pokolenie osób powyżej 50, myślę tutaj o moich rodzicach, potrafi w jednym miejscu przepracować całe życie, no dzisiaj to się już nie zdarza, prawda? My trochę młodsi pracujemy gdzieś parę lat, potem zmieniamy. To chyba też tego się obawiają pracodawcy, prawda? Że ta osoba, która całe życie pracowała w jednym miejscu, już będzie taka zabetonowana w swoim sposobie myślenia. Tak, oni się tego bardzo obawiają. To jest taki kolejny czynnik ryzyka, bo jednak headhunterzy potwierdzają też, że wiek jest czynnikiem ryzyka z punktu widzenia pracodawców i do tego dokładają czasami kolejne cegiełki tego ryzyka. I jedną z takich cegiełek jest właśnie przepracowanie w danym miejscu pracy wielu lat, czasami całego życia. Mówią o tym, że jest to ryzykowne, dlatego że uważają, że taki człowiek nie miał takiego treningu dostosowywania się do nowych warunków,
że nie miał okazji poznać różnych modeli zarządzania, nie miał okazji zderzyć się z różnymi wyzwaniami, sposobami patrzenia na rozwiązywanie problemów i będzie chciał forsować swoje metody, które nie zawsze są dobre, w kolejnym miejscu pracy. Pewnie psychologicznie ma to jakieś uzasadnienie, no bo jeżeli nie mamy treningu takiego z nowymi sytuacjami, to też odzwyczajamy się trochę od wchodzenia w nie. Natomiast jest to też z drugiej strony uogólnienie, dlatego że są firmy, które same się zmieniają i możemy przepracować w jednej firmie wiele lat, a ona przechodzi ewolucję, zmieniamy szefów, znaczy szefowie nam się zmieniają, zmienia się struktura, zmieniają się klienci i te wyzwania też są różnorodne, więc to, że my pracujemy w jednej firmie wiele lat, nie znaczy, że się nie musieliśmy dostosowywać do zmian. No właśnie, twoi bohaterowie, na przykład Ireneusz powtarza, że przecież on ma chęć do pracy, on się chce uczyć nowych rzeczy, pokazuje ten zapał, ma doświadczenie, z niejednego pieca jadł chleb, no więc teoretycznie ma też przewagi konkurencyjne nad młodszymi pracownikami. Zresztą o generacji Z pracodawcy też lubią narzekać na tych młodszych pracowników, tak, że są, ile razy czytaliśmy teksty, że są roszczeniowi, że przedkładają życie prywatne nad zawodowe, no to tutaj mają teoretycznie pracownika, który jest wychowany w tym kulcie pracy. Powiedz, czy część pracodawców widzi też zalety, jaką starsi pracownicy mają nad generacją Z? Widzą. W ogóle ciekawe badania dostałam przedwczoraj. Pierwsze wyniki badania, które robiła firma Minds & Roses dla zlecenia OLX. I z niego wynikała taka dwoistość, że z jednej strony Polacy w różnym wieku, także menadżerowie, uważają, że pracownicy 50+ są, mają wiele zalet, a z drugiej strony uważają, że jest im bardzo trudno znaleźć pracę i pracodawcy są uprzedzeni i dostrzegają te zalety. I z badań wynika, to powiem teraz o badaniach, bo one są świeże, że dostrzegają to, że oni są bardziej sumienni, dostrzegają to, że oni mają doświadczenie, które przekłada się na efektywność, dostrzegają to, że oni bardzo cenią sobie pracę swoją, potrafią docenić to, że mają tę pracę. Oczywiście im starsi respondenci, tym bardziej podkreślali te zalety. Natomiast, więc to wynika z badań, że jednak dostrzega się te zalety, a to co wynika z rozmów moich z headhunterami, tutaj o tym dużo mówiła Róża Szefranek z HR Hints, to oni zwracają uwagę coraz częściej, pracodawcy, na to, że doświadczony pracownik miał okazję poradzić sobie z niejednym kryzysem. On już upadł i wstał. Coraz częściej, tak opowiadała Róża, przychodzą do niej klienci, którzy chcą mieć nawet starszego pracownika, bo chcą go potraktować jako takie swoje wsparcie, że jak będzie źle, jak jest dobrze, to jest dobrze. Wszyscy się cieszą, nikt tutaj nie szuka, przynajmniej mniej chętnie szuka się starszych pracowników, ale jak jest źle, to wtedy się szuka kogoś, kto ma doświadczenie, może się nim podzielić i wtedy można się na tej osobie oprzeć. Tak, więc to jest taka zaleta. Wiedzą już, jak to przejść. Do tej pory rozmawiamy o tak ze strony rynku pracy i dość takim językiem fachowym, ale chciałem cię zapytać o to, jakie koszty osobiste ponoszą bohaterowie twojego tekstu. No bo to nie jest taka neutralna dla psychiki sytuacja, prawda? No jeśli ktoś nie ma pracy przez pół roku, 9 miesięcy, rok, wysyła 100-200 CV, to na pewno się odbija na osobach, szczególnie jeśli do tej pory osiągały sukcesy zawodowe. Też dużo piszesz o psychologii, to na pewno zobaczyłeś, jakie koszty takie osobiste, psychiczne ponieśli twoi bohaterowie. Koszty ponieśli wszyscy. To jest bardzo ważne. Nawet pani Ania, która podkreśla, że ponieważ pracowała w Human Resources przez całe życie, to ona wie, że nie zawsze ten brak odpowiedzi jest spowodowany tym, że kandydat jest zły, że czasami coś się zmienia w firmie. Ona ma tę świadomość, że nie zawsze należy w sobie szukać tej przyczyny. Ale nawet jej było bardzo trudno z tym poszukiwaniem. Ona mówiła o tym, że musiała sobie robić przerwy. No wiem, że miała oszczędności, które pozwalały jej na takie przerwy w poszukiwaniu pracy, bo to poszukiwanie było tak frustrujące, ale bardzo wiele osób mówi o takiej, część osób użyła słowa depresja, to nie znaczy, że mieli ją zdiagnozowaną, ale użyła słowa depresja jako synonim takiego bardzo dużego załamania, mówili o bezsenności, mówili o takiej presji. Niektórzy mężczyźni mieli z moich bohaterów do utrzymania rodzinę, więc ta presja była bardzo silna. Duże wrażenie na mnie zrobiły słowa pana Krzysztofa, który powiedział o sobie, że poczuł się jak odpad cywilizacyjny i on miał duże poczucie też wstydu, dlatego że to zestawienie obrazu, jaki miał wcześniej
kiedy on uważał, że wiele rzeczy się dzieje pozytywnych, dlatego że on po prostu jest fajnym człowiekiem, że ludzie mają do niego dobry stosunek, bo on jest fajny, dobry, pozytywny, a tu się nagle okazało, że część osób się odwróciła, bo z tym też jest związana strata pracy i że tak naprawdę poczuł się osobą bez wartości. To zestawienie pomiędzy tymi dwoma obrazkami, siebie pracującego i siebie, który stracił pracę, no jest bardzo bolesne. Pan Krzysztof opowiadał o tym, jak po raz pierwszy stracił pracę i to wtedy został zwolniony i on to przeżył bardzo. Na początku jest takie zaskoczenie, później jest ulga, no bo jednak z pewnych obowiązków możemy zrezygnować, presja jest trochę mniejsza. Potem jest taka myśl, ja wam jeszcze pokażę, a później jest załamanie. Im dłużej oczywiście trwa szukanie pracy, tym to jest gorsze. To jest akurat historia, kiedy on tę pracę stracił, bo został zwolniony, ale potem też skończył mu się kontrakt. Ale opowiada o tym, że te uczucia są bardzo podobne. Za pierwszym razem one są najsilniejsze, najbardziej takie dewastujące, a potem też się pojawiają i człowiek może już wiedzieć, na co się ma przygotować, ale to nie znaczy, że to go mniej boli. Więc to spadek poczucia własnej wartości, poza tym jest poczucie wstydu, często poszukiwanie, co jest ze mną nie tak. To pytanie zadaje sobie bardzo często Tomek, który pracuje w IT, bo on słyszał, wszyscy słyszymy zresztą, mam wrażenie, że w IT to nie ma problemu ze znalezieniem pracy. No on jest po 50, pracuje całe życie w IT, odnosił sukcesy i nie mógł znaleźć pracy i to go bardzo zaskoczyło. I kiedy napisał do mnie, to tam było takie zdanie, że na pewno nie podejrzewasz, że takie osoby jak ja mogą mieć problem ze znalezieniem pracy, ponieważ powszechnie się uważa, że IT problemu takiego nie ma. Więc on miał nadzieję, że też te rozmowy nasze, dwa razy z nim rozmawiałam, dadzą mu odpowiedź na pytanie, co jest z nim nie tak. To jest jedna strona, to o czym mówisz, czyli koszty takie osobiste, no ale jest też cała sfera finansowa, prawda? Tracisz źródło utrzymania. Ja tak sobie stereotypowo wyobrażam, że jeśli masz te lat 50+, no to masz odłożone na koncie więcej niż jak tracisz pracę w wieku 20 lat czy tam 30. Ale z drugiej strony to jest to, o czym mówisz. Masz na utrzymaniu rodzinę, kredyty i tak dalej. Więc oprócz właśnie tego, że musisz zadbać albo powinieneś zadbać o swoje zdrowie psychiczne, no to nagle zostajesz bez dopływu gotówki. Jak sobie z tym radzili twoi bohaterowie? Część rzeczywiście miała oszczędności i z tego, co zrozumiałam, większość. Natomiast w zależności od tego, jak duże były te oszczędności, to oni tak szybko decydowali się podjąć pracę, bo jedna z moich rozmówczyń, pani Ewa, powiedziała, że przyjęła pracę po pół roku, dlatego że nie mogła sobie pozwolić na nic innego, a praca zupełnie jej nie odpowiada i jest sfrustrowana tym, że nie wykorzystuje żadnych swoich umiejętności, kwalifikacji, ma takie poczucie, że można by było skorzystać na tym, co ona zna, co ona wie, co ona robiła, a nikt tego nie chce. Wielokrotnie powtarzała, że jest osobą samofinansującą się i gdyby ta sytuacja była inna, to ona by tej pracy nie wzięła. Więc na pewno te problemy finansowe, które oni mają, wykorzystują te oszczędności, ale też pożyczają pieniądze z tego, co usłyszałam. Na pewno to wpływa na też taką desperację trochę w tym podejmowaniu zatrudnienia, że są gotowi podjąć zatrudnienie na takim stanowisku, których absolutnie ich nie interesuje. Nie to, że ono jest jakieś złe, ale z ich perspektywy jest ono zupełnie nierozwojowe, niedopasowane do nich i mają takie poczucie krzywdy. I taka desperacja też podsuwa im różne pomysły. Na przykład pan Irek miał już taki pomysł, żeby billboard wykupić, bo usłyszał, że ktoś wykupił billboard, napisał, że szuka pracy i go przyjęli. I też w takim akcie już, takim rzutem na taśmę, poszedł do prezesa firmy, w której teraz pracuje, omijając wszystkie po kolei szczeble, bojąc się, że właśnie zostanie odrzucony z powodu zbyt dużych kwalifikacji, poszedł od razu do prezesa i powiedział o swojej sytuacji i o tym, że szuka pracy. Więc różne ruchy wykonują właśnie dlatego, między innymi, że te finanse się kurczą. Powiedzmy o tych ruchach, bo ta nasza rozmowa taka jest, mam wrażenie, trochę może być dla słuchaczy ciężka, ale przecież w twoim reportażu jest dużo takich momentów pozytywnych. To nie jest tak, że jak stracisz pracę po 50, to już grób mogiła i nic nie znajdziesz, tylko twoi bohaterowie mają różne sposoby ciekawe i pomysłowe, żeby z tego dołka wyjść, prawda? Jedna z bohaterek, Ewa, porozmawiała z psycholożką z urzędu pracy, spotkała się z coachami kariery. Tomasz na przykład w CV trochę
powiedzmy, że redaguje swoje CV, pisząc, że pracował do 2020 roku, a nie do lutego 2020 roku, czyli jakby ukrywa te okresy, kiedy dłuższe okresy, kiedy nie miał pracy. Czy z Twoich rozmów wyłaniają się jakieś złote rady dla osób, które będą po 50 szukały nowej roboty? Przede wszystkim przekonałam się, że osoby, które skorzystały z pomocy coachów, doradców kariery, na tym bardzo skorzystały. One podkreślają, że zanim to zrobiły, zanim zmieniły swój życiorys według konkretnych wytycznych, to przychodziło mało odpowiedzi, a po zmianie przychodziło o wiele więcej. I te zmiany to są zmiany na przykład pod ATS, czyli Applicant Tracking System. To jest taki system, który jest coraz częściej wykorzystywany w dużych firmach. Taki system, który pomaga w selekcjonowaniu automatycznym, w selekcjonowaniu kandydatów. One, jest ich wiele na rynku, więc one różnie trochę działają, ale automatyzują ten proces rekrutacji. Dopasowanie pod taki system, to trzeba parę punktów sobie odhaczyć w tym swoim przygotowaniu CV. Na przykład nie powinno się robić dwóch kolumn, czy też powinno się ujednolicić wypunktowania, są konkretne wskazówki dotyczące formatowania daty, czy formatowania numeru telefonu, adres mailowy nie może być, czy tam adres jakiś internetowy, który wstawimy w CV, nie może być aktywny, więc są bardzo konkretne techniczne wskazówki, które warto znać, warto pod ten ATS przerobić życiorys, żeby zwiększyć swoje szanse. Więc to jest taka rzecz, którą na pewno warto zrobić. O tym część doradców pewnie mówi. I co ważne, doradcy mają często takie darmowe konsultacje, więc są osoby, które po prostu korzystają niemal wyłącznie z takich darmowych konsultacji u różnych osób. Oczywiście te rady też się różnią. To nie jest tak, że jest jedna złota rada, jeden podręcznik dla osób po 50, który na pewno zapewni nam sukces, ale wśród takich powtarzających się porad jest informacja, żeby nie eksponować wieku. Co to znaczy? Nie piszemy daty urodzenia, ale to jest oczywiste dosyć, mam wrażenie. Już od dawna bardzo niewiele osób, mam wrażenie, wpisuje datę urodzenia, ale też warto ten wiek zamaskować, to znaczy ukryć w życiorysie, to znaczy nie pisać, że ma się 20 lat doświadczenia na początku. Może odciąć te najwcześniejsze doświadczenia, takie rady też można spotkać, czyli na przykład przedstawić doświadczenia tylko z ostatnich 10 lat. Dobrym pomysłem jest też umieszczenie kompetencji na początku, umieszczenie informacji, co może zyskać pracodawca, jeśli nas zatrudni. Dodatkowo jeszcze dobrze by było podawać bardzo konkretne informacje, to znaczy bez ogólników, liczby, konkrety, to też się dobrze sprawdza. Więc tych rzeczy, które my możemy zrobić z życiorysem, jest całkiem sporo. I myślę, że warto poczytać, bo materiały są. Także proszę Państwa, proszę nie wnioskować z naszej rozmowy, że jak się straci pracę po 50, to już jest bardzo ciężko. Tekst Ewy pokazuje, że można z tego dołka wyjść. I polecam go Państwu. Reportaż nazywa się 50-letni bezrobotni wysyłają po 100-200 CV. Mamy zapał do roboty, czego się boicie? Znajdą go Państwo na stronie dużego formatu Gazety Wyborczej. Naszym gościem była Ewa Pongowska, dziennikarka, reporterka, autorka tego tekstu. Dziękujemy Ci, Ewo. Dziękuję bardzo. A to był podcast 8.10, podcast Gazety Wyborczej. Żegna się z Państwem Bartosz Józefiak. 8.10, podcast Gazety Wyborczej.